Szanowni Boże, coś Wam powiem. Życie jest pełne absurdów. Może i nikt nie stawia zapalonej lampy pod łóżkiem, ale bywa tak, że są ludzie, którzy ukrywają swoją wiarę. Uważają, że jest to ich prywatna sprawa i nie zamierzają się dzielić z nikim swoim doświadczeniem. Często też spotykamy takich chrześcijan, którzy nie pozwalają poznać Chrystusa swoim dzieciom, mówiąc, że same zdecydują, w co lub kogo mają wierzyć. Naszym zadaniem jest świecić przykładem dla innych. Nie ma zatem co czekać na odpowiedni moment, bo taki nigdy nie nastąpi. Należy działać dla dobra tu i teraz. W ten sposób wykorzystujemy wszystkie talenty, jakie dał nam Bóg. Święty Jan Bosko mówił, żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu. Ja się pod tym podpiszę, bo ja mogę pewne rzeczy Wam rozjaśnić, mogę wskazać, podprowadzić Was do dalszego działania, ale jeśli sam tego nie pokażę życiem, to wszystko na nic się nie przyda. O wiarę należy dbać jak o każdą roślinę. Gdy wstawimy ją do ciemnego pomieszczenia i przestaniemy podlewać, to ona wpierw zwiędnie, później uschnie, a na końcu się rozsypie jak proch. Kiedy dzielimy się wiarą, ona się w nas wzmacnia. Coraz więcej rzeczy i spraw do niej odnosimy. Przez wiarę patrzymy na życie. A przez to stajemy się radośni. Na szczęście naszym brakiem głoszenia i dawania świadectwa, czyli brakiem gorliwości chrześcijańskiej, nie zatrzymamy rozprzestrzeniania się Ewangelii. Warto jednak pamiętać, że wiara została nam dana. A w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, kto ma, temu będzie dane. Kto nie ma, temu zabiorą to, co wydaje się mu, że ma. Ale co ja właściwie mam? Popatrzysz w lustro i powiesz, mam kolejne zmarszczki, siwe włosy, zszargane nerwy, zmęczenie i znudzenie. Nie są to dla mnie żadne wartości. To są wszystko konsekwencje miłości. To wszystko są dary, które świadczą, że dzielisz życie z innymi ludźmi, a bez miłości byś tego nie potrafił. My naprawdę jesteśmy bogaci w dary od Boga, z Jego obrazem i podobieństwem na czele. Nauka Jezusa nie ma w sobie nic ukrytego dla tych, którzy słuchają uważnie i z otwartym sercem. Ale ta nauka będzie też odkrywać nas w stosownej chwili. Wszystko o nas stanie się jawne. Skoro Chrystus jest światłością, to w Jego blasku wszystko zobaczymy inaczej. Wszelkie brudy, niedoskonałości wychodzą na jaw w pełnym świetle. Niektórzy boją się światła, dlatego wolą działać w ciemności, pod osłoną nocy. Ale jak jest z nami? Czy my również boimy się światła? Światło rozświetla drogę, daje poczucie bezpieczeństwa, ogrzewa, odstrasza ludzi, którzy mogą nam zagrażać. W ciemności zazwyczaj czai się wszelkie zło, wszelkie niebezpieczeństwa. Kiedy nie widzimy, dokąd idziemy, łatwo się potknąć i poobijać. To, czego nie widać, trudno omijać. My, Jezusowi uczniowie, musimy to światło przyjąć poprzez nieustanne i uważne słuchanie Chrystusa, aby później to światło nieść dalej, aż na krańce świata. Tak, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, Jezus Chrystus.